Cześć, siemanko, witajcie, z tej strony Boruś, a ja witam was w kolejnym odcinku z Farming Simulator 2015, bo gdzie by inaczej. I to nie jest taki żaden odcinek kontynuujący serię. Tak jak wspominałem ostatnio pod odcinkiem, gdzie wydałem Bolusiowo, trzeba zrobić sobie taki mini poradniczek na temat dotyczący pieca oraz tam kurnika, bo dużo ludzi miało z tym problem, jak suszyć w ogóle to zboże, co trzeba robić. Także myślę, że taki poradniczek wam się spodoba. I nie owijając bawełnę, jak sami teraz wiecie, suszarnia już chodzi. Można suszyć w niej pszenicę oraz jęczmień. Niestety na razie na rzepak i kukurydzę mamy pomysł, ale kiedy to tam wyjdzie, nam się uda zrobić taką suszarnię, to tego nie wiem, może w 17 dopiero. Także bez owijania w bawełnę, myślę, że warto robić wszystko po kolei. Ogólnie tutaj sami, jak wiecie, znajduje się taki panel i po podejściu do niego, czekajcie, mu trzeba mieć tutaj tą konsolę po lewej stronie. Jak widzicie, mamy pokazane, gdzie, co jest, ile do czego. Czyli jak widzicie, najważniejsze to będzie nam potrzebne zboże, paliwo oraz słoma. I teraz tak, beczkowóz do paliwa jest, był razem z modami w mapce. Jest to figielka, tak, chyba figielki to jest, jak się nie mylę. Ale najpierwsza, najważniejsza rzecz to oczywiście napełnienie, zasypanie suszarni zbożem. Można też od razu nalać paliwo czy tam wrzucić słomę, ale musicie też wtedy uważać, żebyście nie odpalili za tego wszystkiego za wcześnie. Muszą być wszystkie te składniki, jakby to powiedzieć, zapełnione. Czekajcie, tutaj mamy. Dobra, no i weźmiemy sobie chyba pszenicę i ogólnie to potrzebujemy maksymalnie z 2 tony może, bo więc nie da się zasypać suszarni. Wiecie, bardziej tak chcieliśmy realnie, bo co byśmy zasypali 10 ton. I dajcie spokój, no taka suszarnia by miała ciężko to przerobić. Jeśli chodzi o samą suszarnię, niektórzy się spytają pewnie po co, na co to, komu, do czego. A czekajcie, tak dobrze mówię? A nie, wchodzi więcej niż 2 tony. Oj, odczepiło mi się przez przypadek. A tu mianowicie chodzi o to, że dzięki właśnie takiemu wysuszonemu zbożu, takiej pszenicy, dostaniemy więcej kasy na skupie. Dobra, teraz możemy sobie jechać i napełnić nasz agregat paliwem. Powiem wam, że możecie od razu na samym począteczku wziąć tego paliwa maksymalnie 200 litrów. Więcej do takiego agregatu nie wejdzie, chyba że chcecie sobie napełnić beczkę i po prostu ona tam będzie stała. Jedno takie napełnienie agregatu starcza bodajże na przerobienie 120 ton? Coś w tym stylu. Już nie pamiętam, ile to tam szło litry, na ile szedł. Chyba na 120 kilo zboża. Coś w tym stylu. Słomy mamy 4000 za belkę. Nie wiem, jakie tam belki będziecie też robić, nie, ale ogólnie. Oj, po co ja tyle tankuję. Ale ogólnie za takie normalne z podstawowej prasy oryginalnej dostaniecie 4000 słomy za jedną belkę. I zaraz wam tu wszystko powiem, co trzeba robić, żeby nam tu błędu nie wywaliło ani nic. Czekajcie, ja sobie tu ładne podcofnę. Jest, czekajcie, na kubło, na moment, muszę sprawdzić. O, jest, na kół, dobrze mówię. Nie wiem, czemu wcześniej mi to nie wysypało. No, tak jak mówiłem, bardzo mało tutaj wchodzi tego. Dobra, wiedźmy sobie tu podwiatkę, bo już nam dzisiaj nie będzie ten ciągniczek potrzebny. I dobra, i teraz lecimy sobie z belką. Oczywiście piec otwieramy na... O, tam wszystko macie na panelu obok pokazane. Bardzo wszystko fajnie to wygląda. Już kiedyś robiłem z tym piecem, ale jak sami pamiętacie, tam ani nie było tego nalewania paliwa, ani tego wszystkiego. A mówię, no dużo ludzi prosiło mnie, chciało, żebym właśnie nagrał taki poradniczek szybki. I tak to będziecie wszyscy wiedzieli, o co chodzi. Czekajcie, ja sobie muszę ogólnie, bo widzę, że mi się ta belka, o, nie zaczepiła zbyt dobrze. Znaczy zaczepiła się aż za dobrze, bo ciężko bym miał ją później w piecu w ogóle tam wyjąć. Dobra, moment, musimy sobie podjechać powolutku. Oj! Kurczę, widzicie, jak damy za wysoko belkę, tam już znajduje się trigger, który właśnie nam tak jakby spala tą belkę. Jeżeli podjedziemy za szybko, on jest na tej zasadzie, że po prostu gdy jest włączony piec, on się zaczyna opuszczać. Znaczy jest taka dźwignia, która wynosi tą belkę do góry i później tak tak się dzieje, że ta belka nam znika, ulega temu spalaniu.
Dobra. Belki ogólnie nam się jeszcze przydadzą do kurnika, bo wam pokażę, o co tam kaman chodzi. Dobra, teraz trzeba będzie uważać, już postawić ją nisko. Mówię, to już tak się inaczej nie da tego zrobić, bo jak weźmiemy za wysoko, to ta belka już później nam się nie chce spalić. A AVM tu bardzo wszystko fajnie pomyślał. Czekajcie, mam nadzieję, że teraz... No co mi się cyofosz tu do tyłu? Mama mia. Czekajcie, momento. No co jest dzisiaj z tymi belkami? No jak nie chcę coś iść, to nie chcę. Czekajcie, ja mam nadzieję, że mi się uda ją tu odepchnąć. O. Polecam, było też w modach, jest oczywiście w modach ten push obiekt, można popychać sobie małe elementy tym. Naprawdę super z tym sprawa do przesunięcia belek, jak układamy tam jakieś stogi czy coś w tym stylu. Super sprawa, jak widzicie teraz i tutaj z belką. Małe problemy, ale to zawsze tak jest, że jak coś się staramy, chcemy dobrze zrobić, wychodzi zawsze źle. Dobra, ja tutaj nie wiem, znowu sobie nie podłączyłem chyba tego wszystkiego pod kierownicę. Pies nam się zamyka. Tutaj jak widzicie wszystko nam się pojawiło, ile tego mamy, weszło nam 122 litry paliwa, 101%, aż podchodzimy teraz do tyłu i przekręcamy wszystko. Teraz właśnie jak będzie, możecie, będziecie mogli usłyszeć dane dźwięki trochę głośniej. Wentylatory zaczynają działać, wszystko zaczyna tutaj ulegać spalaniu. I teraz najważniejsza sprawa, że nie otwieramy pieca, czekamy aż tabelka ulegnie spalaniu. Czekajcie, ja wam chcę pokazać, żeby tutaj było. O, będziecie mieli panel, patrzcie się też na piec, gdy belka tam już wyłączy się to wszystko w piecu, będzie to słychać, belka wtedy zaczyna się spalać. Polecam mieć przyspieszanie czasu, chyba że ktoś tam ma więcej czasu. I zaraz belka powinna się spalać, dym też powinien iść z komina. I polecam najlepiej zrobić, poczekać do tego momentu, aż nam się ta belka cała wypali. I dopiero wtedy możecie iść dalej cokolwiek robić, bo tak to jak otworzymy, o tutaj przyspieszyłem sobie, widzicie, lekko czas, żeby wam pokazać, o co w tym chodzi. Jak widzicie, dym leci z komina, tutaj z agregatu pojawia nam się też dym, ponieważ jest spalanie. I czekajcie, możemy sobie przyspieszyć na 8, wprawdzie ten czas będzie nam tutaj szybciej szło, jak widzicie, o. I żeby wysypać z suszarni, bo tam widziałem, że ktoś już tam coś tam pisał, że wysypać z suszarni chyba musi być, nie wiem, minimum tam 300 czy 400 kg. Z racji tego, bo wiecie, jakby się podstawiło przyczepę pod suszarnię, to jakby ona teraz 105 kg miała spadać tą przyczepę, to te, wiecie, shadery i nie shadery, tam kurde, te wszystkie animacje by wariowały. A tak to bardzo fajnie to wszystko wygląda, może jak nam ta belka ulega nadal spalaniu. A ja wam zaraz tutaj, chyba że przyspieszmy sobie, jak jesteśmy w tym temacie pieca, to już wszystko sobie zróbmy. Także mówię, no na razie można służyć tylko pszenicę i jęczmień. Czekajcie, podejdę bliżej, żebym ja sobie widział, kiedy mi się to tu tam spali. O, już szybciutko leci. Dobra, easy. Spaliło nam się całe. Widzimy, ponad 2 tony mamy wysuszonego zboża. Teraz najlepiej jeszcze nam tu do końca nie spadło chyba. A nie, słoma już się skończyła. Dlatego teraz warto otworzyć sobie piec. Przyciszymy sobie teraz dźwięki i dopiero załadować kolejną belkę, bo jak wiecie, mieści się tylko te 4000, tak jak mówiłem. Więc później by się coś mogło pobagować. Ja będę musiał sobie jechać dookoła całego kurnika i dopiero wjechać tutaj po wysuszone zboże, bo jednak bym się niestety, ale nie złamał. Czekajcie, zaraz wam wszystko fajnie pokażę. Powiem wam fajny sposób, ja na pewno będę się z tym bawił teraz u siebie na singlu, na tej serii, bo no wiecie, kasa mi jest potrzebna. Belek będę miał dużo, wszystko będę robił praktycznie na słomie, bo ile tego obornika można mieć. Dobra, czekajcie, podjedziemy sobie ładnie. No już nawet nie musimy nic klikać, tu nam wszystko fajnie się wysypuje. Mówię, no monotonna praca, nie? No bo wiecie, żeby to wszystko powysuszać i w ogóle, to trzeba mieć chwilkę czasu. Dobra, my siadamy sobie do środeczka, lepiej będzie mi się oczywiście z tej perspektywy prowadziło. Ogólnie tak, jeszcze tak powracając, dzisiaj przydałaby się jeszcze jakaś druga gra na kanał, ale jest już po 12, dzisiaj trochę ciężko mi się wstawało. I zanim ja to wrzucę i w ogóle, pewnie będzie już, no, podwieczorek dobry.
I dopiero coś może od jutra, jakieś po dwie gry ruszą. Mam na pewno chęć nagrać Pro Evolution Soccer z Adasiem, a propos tam Euro, coś się pogada, wszystko ten i jeszcze seria z Tanasem sobie ruszy. Także lecimy sobie teraz na skup. Myk. Paliwo oczywiście można nabierać z innego dystrybutora niż ja tutaj, możecie sobie nabierać w tamtych gospodarstwach, ale po co jeździć tak daleko? Myślę, że fajny patent, który może umilić wam grę, bo lubię takie rzeczy, lubię coś nowego, trzeba się troszkę z tym pobawić, no ale mówię, no ciągle na podstawowym farmingu ile można też grać. A tak to zawsze jakaś zabawa z tego jest. Czekajcie, ja sobie kubuciki załączę i lecimy sobie właśnie na skup. Bodajże mnożnik normalnie za pszenicę, jak sprzedajemy taką zwykłą, jest 1,25, jak się nie mylę. A tutaj normalnie jest dane 1,45, także naprawdę kasa z tego idzie niemała. No ale można tak porównać, że w realu też tak jest, że ktoś jak ma wysuszone zboże od razu, tak samo jak i rzepaki, to za jaką cenę może to sprzedać. I patrzcie teraz, jak kasa nam tu leci. Naprawdę, momentami to aż jest zaskakujące. Troszkę może i za dużo, no ale jednak tej zabawy troszeczkę jest. I myślę, że warto, opłaca się. Ja teraz nie będę już zjeżdżał na farmę, tylko pojedziemy sobie, czekajcie, zmienię sobie widły. Dobra, widełki zmienione. Czekajcie, bo ja teraz nie pamiętam, gdzie ja położyłem sobie. Aha, jest, dobra, jest, mamy tutaj widełki, o, SMS mi jakiś przyszedł. Dobra, zaczepiamy. Jedziemy teraz po obornik. Ogólnie widziałem, dużo ludzi tam pisaliście, że kurczę, znów obornik nie działa i w ogóle. Nie, obornik działa, tylko po prostu wcześniej mnie bardzo wkurzało to, że jak może oglądaliście, jak nie, no to polecam obejrzeć, jak wywoziłem sobie obornik na singlu i wtedy, gdy miałem go zbyt wysoko, był ustawiony trigger i w ogóle wszystko, to gdy wysypałem już z przyczepy i chciałem wycofnąć, lekko ruszyłem do przodu, od razu mi się to nabierało do łychy, był po prostu za wysoko, teraz go obniżyłem. No i wiecie, no też na kurnik nie wstawimy jednej belki, bo to troszeczkę mało. Ogólnie ja mam wstawione teraz 100 ton gdzieś słomy. Nie wiem, tam wyszło mi około chyba 30-40 belek. I wtedy wszystko ogólnie chodzi, zaraz wam pokażę. O, jak widzicie, już nam łapie. Po prostu chciałem, żeby to troszkę niżej było. Także mówię, no musicie sobie wstawić troszeczkę więcej słomy. A jeżeli się komuś to nie podoba, woli, żeby od razu miał tego obornika więcej, no to otwórzcie sobie tam mapkę w giancie i podnieście sobie to po prostu, albo powiększcie ten trigger. Zaraz wam pokażę, jak on wygląda. Piąteczka. O, tutaj jest takie wybrzuszenie. Widzicie, w kontakt tego jest troszeczkę mało, tutaj już dużo więcej tego wystaje. Myślę, że jakbyście włożyli, nie wiem, około 100 ton, bo ja mam ze 120-130 włożone, to on by był od razu. A tak to widzicie, no niestety, ale tak to wolałem zrobić, żeby wyszło to trochę realnie, bo bardzo to wkurzało, jak mówię, no chciałem sobie ładować, opuścić, a tu niestety od razu mi normalnie wszystko pobierało na łychę. Także no mówię, jeżeli ktoś chce, to może sobie tam wejść i to przerobić, żeby mu się ten obornik szybciej pojawiał. Ja wolę, żebym miał to w taki sposób, ale to mówię, jaki kto tam ma gust. Nie widać obornika, nie pojawia się z racji tego, że no jeżeli mamy kury tu w tym kurniku i miałby się ten obornik pojawiać, to niestety, aby tych kur nie było widać, by były w tym oborniku. Usunąłem teraz, bo była taka kubka, jak pamiętacie, tutaj już wam pokazuję, myk, skoczymy sobie, tutaj przebiegnę. Tutaj się wtedy pojawia ten obornik. Teraz go wywaliłem, postanowiłem, że jak ktoś będzie chciał sobie zrobić tutaj pryzmę dla siebie po wywożeniu z tej skórnika, jest tam hip trigger wgrany, można sobie wysypać przyczepą kubkę, zaznaczyć, później już idzie nam dobrze łychą tam wysypywać i wszystko jest ok, tak to się nie baguje, obornik nie pojawia się na tej drugiej farmie. Także no myślę, że z takich rzeczy, które tutaj miałem do powiedzenia, to wam powiedziałem. I chyba to by było na tyle, miał być krótki, fajny poradnik, myślę, że wam pomoże to. Nic więcej takiego chyba konkretnego już nie ma na tej mapie, której rzeczy byście nie potrafili zrobić. Jedynie uważajcie też, jak będziecie grali sobie, nie jeździcie po zbożu, z racji tego, że jest ten nowy, nie wiem jak ten moduł się nazywa,
Coś tam do terrain na pewno, który dzięki któremu działa to nowe błoto, że tak po prostu wiecie, wysoko wszystko jest, ten kilka poziomów opadania i w ogóle szmery bajery, to przez niego niestety, ale gniotą nam się uprawy i niestety zostaje po nich słoma, także polecam nie jeździć po zbożu, troszkę to realnie też nam wpłynie na grę, a ja wam dziękuję, w tym odcineczku to by było tyle, ja wam dziękuję za uwagę, do jutrka, myślę, że też jakiś farming się pojawi. Ja wam jeszcze raz dziękuję za uwagę, do kolejnego odcineczka, na razie, trzymajcie się, cześć!